cześć, witam Was w książkowym podsumowaniu 2020 roku i to właśnie w tym filmie pokażę, zdradzę Wam, jakie książki moim zdaniem były najlepsze z tych, które przeczytałam właśnie w tym roku i bardzo się cieszę, że ten rok mija, ponieważ wiemy, że ten rok nie był łatwy. Mam nadzieję, że 2021 będzie o wiele przyjemniejszy dla każdego z nas. Mam tutaj około 23 książek, w tym dwie książki mają u mnie wyróżnienie. Jedna może bardziej wyróżnienie, a druga nawet należy do tych ulubieńców. Ja tylko chciałam zaznaczyć, że od 5 lat, czy tam może 5, 3, coś takiego, obiecywałam sobie, że co roku będę korzystała z Goodreads. I tego oczywiście nie robiłam. I w 2020 nie obiecywałam sobie tego i się okazało, że korzystam z Goodreads. Jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam do mojego profilu, link znajdziecie poniżej. I powiem Wam szczerze, że nawet mi się ta platforma, to bez platforma, spodobała. Ja w tym roku przeczytałam około 60 książek. Na Goodreads nie ma wszystkich, bo zapomniałam ich wpisywać, ale, że tak powiem, stwierdziłam, że nie pamiętam, kiedy je przeczytałam, więc w sumie to olałam. Mam tutaj 23 książki. Wszystkie wyszły w 2020 roku, część z nich wyszła wcześniej, ale moim zdaniem warto też wracać do takich perełek, które może czasami zostają zapomniane przez niektórych, a naprawdę są warte uwagi. I ja może nie będę jakoś mega długo o każdej książce mówiła, ponieważ uważam, że ten film trwałby za długo, ale mam nadzieję, że może jacyś moi ulubieńcy się pokryją z waszymi. Oczywiście w komentarzach dzielcie się swoimi ulubieńcami, bo ja uwielbiam takie komentarze, uwielbiam takie filmy i zawsze sobie zapisuję kogoś ulubieńców do mojej listy na Empiku książek, które powinnam kupić itp. itd. Więc zaczynamy. Pierwsza książka. Pierwsze trzy książki to będą takie ala powieści graficzne albo powieści graficzne, ponieważ inaczej ich tutaj ułożyć nie mogłam. Kolejność ich pokazywania jest całkowicie przypadkowa. Jednej książki nie znalazłam na mojej półce, a jest to bardzo ważna książka i teraz właśnie się oglądam i patrzę, czy gdzieś tutaj jest może, żeby jeszcze Wam pokazać, ale nie wiem, gdzie ją dałam. Jest mi bardzo przykro z tego powodu, bo jest to jedna z moich najksiążek, jak nie ta naj tego roku, ale to zaraz o niej opowiem. I pierwszą książką, którą Wam tutaj pokażę, są Niebieskie pigułki, czyli powieść graficzna autorstwa Frederika Petersa. Jest to powieść autobiograficzna, opowiadająca o życiu tego autora, ponieważ on tak naprawdę ma stosunkowo nienormalne, albo może na szczęście coraz bardziej normalną rodzinę. Opowiadał na historię poznania miłości jego życia, i ta kobieta jest nosicielką wirusa HIV i jest to choroba, która jest związana bezpośrednio z odpornością. Pewnie wiecie, z czym ona się wiąże, ponieważ na szczęście ten temat nie jest już tak mocno tematem tabu. Natomiast ta książka w jakimś stopniu pozwala nam poznać lepiej życie z tą chorobą, pozwala nam pokazać życie z osobą, która jest właśnie nosicielem takiego wirusa. Co jest ważne, pokazuje nam, że to wcale nie jest niemożliwe, żeby stworzyć normalny związek z taką osobą. Ta książka jest całkowicie inna niż myślałam, jest pełna nadziei. Kreska jest bardzo prosta, często zawiera bardzo mało nawet słów, ale powiem Wam, że dla mnie w takich książkach im bardziej jest prosta kreska, tym bardziej wymowna jest sama treść i to jest cudowne. Moim zdaniem warta przeczytania, moim zdaniem jeszcze więcej osób powinno ją przeczytać, niż dotychczas słyszałam, ponieważ naprawdę wydaje mi się, że ta powieść graficzna jest bardzo mało znana u nas, przynajmniej na BookTubie, a moim zdaniem powinna być coraz bardziej popularyzowana, ponieważ opowiada o bardzo ważnych rzeczach. Na końcu jest bardzo wzruszająca i ja jej dam 4,5 na 5 gwiazdek, ponieważ uważam, że naprawdę jest warta przeczytania. Tutaj będzie trochę cięć, ponieważ nie mam gdzie odkładać tych książek, muszę odkładać na ziemię, a niepotrzebnie byście widzieli, jak je odkładam. Kolejna książka jest totalnie wzruszająca, to też jest powieść graficzna, również jest autobiograficzna. I po prostu tak mnie rozwaliła, ja przy niej tak mocno płakałam i są to fale autorstwa AJ Dungo. I to jest książka, która tak jakby składa się z dwóch historii. Jedną z nich jest historia surfingu, historia na przykład jak został odkryty ten sport, jak się on rozwijał, oraz przeplatana jest między tą historią szersza część tej powieści graficznej i jest to właśnie historia autora, który ma dziewczynę, która jest chora. I jest to choroba niestety nieuleczalna, niesamowicie cudowna, wzruszająca powieść,
która rozwaliła mnie na kolana. Ja przy niej naprawdę bardzo mocno płakałam i uważam, że każdy powinien przeczytać. Ona jest wydana przepięknie, różnego koloru. Tutaj mamy właśnie grafiki, w zależności od tego, z jakiej perspektywy mamy obraz. Przepiękna historia o nadziei, o radzeniu sobie ze stratą i radzeniu sobie z po prostu świadomością możliwości końca kogoś, czegoś, co się kocha. To już możecie sobie sami to tutaj rozwinąć. Tak jak mówię, wydaje mi się, że ta książka jest wielkim przesłaniem nie tylko dotyczących samej tej historii, ale dotyczących wszystkiego, co nas otacza. I cudowna, 5 na 5, genialna, kocham ją. Kolejna pozycja jest to bardzo skrócona, może nie powieść graficzna, ale rysunkowa biografia Frida Kahlo, autorstwa Marii Hesse. I to jest przepięknie po prostu wykonana książka, która opowiada skróconą bardzo historię właśnie Fridy, która jest niezwykłą kobietą. Na pewno to nie jest książka dla młodszych, ponieważ wiem, że parę młodszych osób uważa, że przez to, że ona jest taka kolorowa, rysunkowa, to nadaje się dla młodszych, tak nie jest. Cudowna. Powiem wam tak, ja bardzo interesowałam się w ogóle losami Fridy, ale nigdy tak naprawdę do końca nie wiedziałam, z czym to się je, co ona przeżyła. Wiedziałam mniej więcej, ale chciałam się dowiedzieć jeszcze więcej. I dzięki temu troszkę uporządkowałam tą wiedzę. Ona jest bardzo króciutka, tu nie mamy wszystkiego, dlatego ja na pewno w przyszłym roku chciałabym przeczytać jeszcze jakieś inne książki właśnie o Fridzie, żeby dowiedzieć się więcej o jej historii, ale naprawdę polecam. Również się przy niej wzruszyłam, nie będę ukrywała. I kolejna książka to również jest powieść graficzna i to już jest ostatnia powieść graficzna na mojej kupce, o której za dużo nie powiem, ponieważ wydaje mi się, że Karo Kombuk wystarczająco dużo o niej mówiła. I to jest Walka kobiet, czyli 150 lat bitwy o wolność, równość i siostrzeństwo. Historia kobiet, jak doszły w ogóle do równouprawnienia, jak doszły do możliwości głosowania i jak dochodzą nadal do tego, ponieważ tak naprawdę my cały czas walczymy o to, żeby między kobietami a mężczyznami były równe prawa. W niektórych krajach, jak dobrze wiecie, jeszcze czegoś takiego nie ma, a w niektórych krajach, mimo tego, że niby teoretycznie coś takiego jest, to nadal nie jest to egzekwowane, trudne słowo, tak jak powinno być. Cudowna książka, moim zdaniem powinna ją przeczytać każda kobieta i każdy mężczyzna, żeby uświadomić sobie, co się dzieje, o co chodzi i z czym co się je. Jeśli mówimy już o prawach kobiet, o tym, jak kobiety są traktowane w innych krajach, to przenosimy się do Indii i do książki, która właśnie w tym kraju ma swoją historię. Po prostu akcja tej książki rozgrywa się w Indiach. Jest to Bezdomny ptak, autorstwa Glory Wilhelm, mam nadzieję, że przeczytałam. I jest to książka, która opowiada o Coli, która ma 13 lat i która zostaje wydana za mąż. Jak wiecie, w tamtej kulturze tak to właśnie się dzieje. Ona ma dość skromny posag, ponieważ pochodzi z bardzo biednej rodziny i bardzo trudno było znaleźć dla niej jakiegoś wybranka. Na szczęście taki wybranek się znajduje i ona go poznaje dopiero na ślubie. Okazuje się, że on jest nieuleczalnie chory i dalej wam nie będę opowiadała, po prostu jest to książka pisana z perspektywy 13-latki, która jest bardzo inteligentną dziewczynką, ale znajduje się w po prostu sytuacji, która ją troszkę przerasta, jednocześnie ona całkowicie inaczej odbiera dane sytuacje niż my byśmy to odebrali. Bardzo wzruszająca, bardzo mocna, bardzo dużo uświadamiająca nam, bardzo króciutka, ale moim zdaniem bardzo ważna i bardzo moim zdaniem mało popularna, a powinno się to zmienić. Wydaje mi się, że jestem za żółta w tym filmie, ale mam nadzieję, że aż tak tego nie widać, ponieważ coś się stało, nie potrafię tego zmienić zbytnio, ale mam nadzieję, że jest ok. Kolejną pozycją jest moje niedawne odkrycie, chyba jedna z ostatnich książek, które właśnie wylądowała w tej topce, i to jest Jessie Barton i Wyznanie. To jest moja pierwsza styczność z tą autorką. Cudowna książka, opowiadająca o dwóch kobietach, tak naprawdę trzech historiach. Mamy tutaj dużą retrospekcję, ponieważ nasza główna bohaterka dowiaduje się w końcu po wielu latach, kim tak naprawdę, albo z kim może mieć związek jej matka, która ją porzuciła, i ona tak naprawdę wychowała się bez matki. Od zawsze jej to jakoś przeszkadzało w życiu, nie czuła się sobą i nie wiedziała, kim jest naprawdę. Dowiedziała się od ojca, że osobą, która może mieć związek z jej matką, jest inna kobieta, i ona pod aspektem lekkiego oszustwa, albo nawet większego oszustwa, postanawia odkryć prawdę. Niesamowita książka. Tak jak wspomniałam, mamy tutaj retrospekcję do przeszłości. Oczywiście, bo jakie inne retrospekcje mogą być?
ale jest ona świetna. Dla mnie jest mocno osobista, ponieważ główną bohaterką jest postać, która ma dużo ze mną wspólnego. Jest bardzo prawdziwa, naprawdę pokazuje nam bardzo wiele prawd, które tak naprawdę trudno jest nam powiedzieć codziennie, na co dzień, a tutaj ona po prostu mówi to, co nam w duszy gra, przynajmniej wiele osób tak będzie miało. Wydaje mi się, że to nie jest książka na pewno dla każdego. Najwięcej, najbardziej doceniam osoby, które już troszkę przeżyły w życiu, które troszkę mają takie skrywane sekrety w swojej duszy, jeżeli mogę tak powiedzieć. I moim zdaniem jest to tego typu książka, którą warto było przeczytać parę razy. Pierwszy raz, później po paru albo parunastu latach, drugi raz i na przykład trzeci raz już na całą starość, ponieważ w każdym tym wieku odkryjemy coś innego. Naprawdę niezwykłe. Ja teraz bardzo chciałam przeczytać pozostałe książki właśnie Jessie, ale zobaczymy, czy je zdobędę, bo są bardzo trudne do uzyskania i bardzo trudno je zdobyć i nawet widzicie po tej mojej ala krótkiej pogawędce, że ja po prostu jestem całkowicie rozwalona, jak mówię o tej książce i trudno mi powiedzieć o niej cokolwiek takiego mądrego i składnego, bo po prostu ona jest tak bliska mojemu sercu, że trudno mi w ogóle się wypowiadać. Oczywiście 5 na 5 nie ma innej tutaj możliwości. Kolejna książka jest cudownym romansem, który mi tyle przyjemności sprawił i tyle radości i tyle śmiechu, że to jest coś niesamowitego. O tej książce bardzo dużo osób mówiło w tamtym roku, ponieważ wtedy dużo osób ją przeczytało po angielsku. Jak wiecie, ja po angielsku się nie czytam. W tym roku została wydana ona w Polsce i to jest Red, White and Royal Blue. Ja mam tę wersję poprawioną. I teraz sprawdzę, czy tutaj jest napisane wydanie drugie poprawione, ponieważ bardzo dużo osób z Was do mnie pisze, jak mają wiedzieć, czy ta książka jest poprawiona, czy nie. Więc musicie sprawdzić, czy z boku, znaczy tutaj mamy informację, że to jest wydanie drugie poprawione i wtedy wiecie, że to jest ta wersja poprawiona, a nie ta zrypana. To jest historia dwóch bardzo mocnych dziedziców. Jednym z nich jest Henryk, który jest następcą tronu Wielkiej Brytanii i Alex, który jest synem, pierwszym synem prezydentki Stanów Zjednoczonych i oni na pewnej imprezie no po prostu robią niezłą rozróbę i muszą jakoś to naprawić, jeżeli chodzi o PR i marketing, ponieważ troszkę tutaj nachnocili i to, żeby to naprawić, sprawia, że troszkę się do siebie zbliżają, troszkę czują do siebie inne uczucia, które na początku myśleli, że są między nimi. Wspaniała powieść, pełna śmiechu, bardzo fajnie nam uzmysławia pewne rzeczy, moim zdaniem jest genialna i dla młodszych, i dla starszych, znaczy wiecie, młodszych typu nastolatków, typu 15+, nie młodszych, młodszych, ale uważam, że te starsze osoby też się przy niej doskonale będą bawić, bo ja jestem cudownym przykładem właśnie takiej osoby. No świetna rzecz, słyszałam, że pani Cassie chce, znaczy pisze kolejną książkę, ja się nie mogę tego doczekać, ponieważ naprawdę ten styl jest cudowny i końcówka jest naprawdę mocna i bardzo taka wchodząca w pamięć, dlatego polecam oczywiście 5 na 5 i ulubieniec bezapelacyjny tego roku. Moi drodzy, Dziwne losy Jane Eyre, Charlotte Bronte, czyli pierwsza z książek sióstr Bronte, jaką przeczytałam. Tak naprawdę bardzo dużo o niej słyszałam dzięki Ani Bestsellerce, dzięki Pannie Saśnie, dzięki Nicole Doktor Book, bardzo pozdrawiam dziewczyny i postanowiłam w końcu ją przeczytać i się nie zawiodłam. Niestety lekko mi ją moja mama zaspoilerowała, dlatego czytałam ją dość długo, ponieważ wiedziałam, co się będzie tam działo, ale naprawdę jeżeli chcecie zacząć swoją przygodę od klasyków, to moim zdaniem ta książka jest świetna, żeby właśnie to uczynić, ponieważ mimo tego, że jest troszkę gruba, to jest napisana bardzo fajnym, przystępnym językiem. Znaczy wiecie, klasyki nigdy nie będą napisane takim językiem potocznym, ale musicie pamiętać, że po pewnym czasie ten język do Was tak jakby przylegnie i nie będzie Wam w żadnym stopniu przeszkadzał. Dlatego jak najbardziej polecam. Dziwne losy Jane Eyre opowiadają właśnie o tytułowej Jane Eyre, która wychowuje się u ciotki, która traktuje ją bardzo źle, ponieważ nie ma tak jakby swojej rodziny, właśnie ciotka ją utrzymuje i pewnego ranka za sprawą dziwnych zbiegów, znaczy dziwnych zbiegów, pewnych okoliczności zostaje wysłana do szkoły z internatem, gdzie tak naprawdę
również nie ma, że tak powiem, cudownych warunków, ale może się rozwijać pod względem właśnie edukacji. Następnie mam przedstawione dalsze losy tej dziewczyny. Nie będę wam mówiła dokładnie, o co chodzi. Po prostu powiem wam, że to jest taki typowy, fajny klasyk, który jest nie tylko romansem, również bardzo fajną powieścią obyczajową. Daje nam zastanowić się nad wieloma rzeczami i jest bardzo aktualny nawet w dzisiejszych czasach. Więc polecam wam bardzo. Ja się boję, że jak będę mówiła więcej o tej książce, to za dużo wam zdradzę. Dla mnie 5 na 5 i każdy powinien poznać tą książkę, dlatego nie bójcie się, naprawdę warto. Kolejna pozycja to w ogóle jest literatura z innej beczki, ponieważ jest to W służbie dyktatora, życie i ucieczka północno-koreańskiego agenta. Autorstwa Ingrid Steiner-Grasi i Darena Grasi, albo Grisza, nie wiem jak to powiedzieć. Więc tak, na pewno ta książka, od razu wam powiem, nie ma dużego związku z tytułem, ponieważ mamy tutaj historię właśnie ucieczki północnoamerykańskiego agenta, ale tej samej historii nie jest za dużo. Mamy tutaj bardzo dużo o samej Korei, o samym systemie Korei, jak to wszystko wygląda, jak wygląda na przykład zdobywanie dóbr luksusowych przez właśnie Koreę Północną i o pracy właśnie dla najwyższego, że tak powiem, członka, najwyższego człowieka, najważniejszego człowieka w tym kraju. Tak naprawdę powiem wam, że tutaj mam zaznaczonych parę fajnych momentów, ale tak naprawdę ta cała książka jest dla mnie ważna. Ona jest bardzo krótka, pisana jest czasami troszkę tak ala naukowym słownictwem, ale tego jest naprawdę mało. Bardzo przyjemnie mi się czyta, wiem właśnie, że dużo osób jej zarzuca to, że tytuł nie ma dużego związku z samą treścią, ale ja uważam, że mimo tego warto ją przeczytać, jeżeli chcecie się dowiedzieć cokolwiek o tym państwie. Bardzo dużo jest tu ciekawostek, rzeczy, które nas zaskakują, zszokują i uważam, że takie książki są naprawdę fajne i może nie fajne, ponieważ to głupio mówić, bo to, co tu się dzieje, jest straszne, ale otwierają nam oczy na dużo aspektów, o których nie wiemy, o których nikt nie chce, żebyśmy wiedzieli i po prostu niektórzy wolą, żebyśmy byli nieświadomi tego. Bardzo fajnie jest tu też opisana historia Korei, dlatego polecam ją bardzo mocno i muszę szybciej mówić, ponieważ ten film będzie trwał miliony po prostu czasu, a ja jeszcze mam do opowiedzenia o tylu książkach, że to jest masakra, więc powiem szybko. Księga zapomnianych żyć, o tej książce jest cały film na moim kanale. Podzielona na trzy części historia mężczyzny, chłopaka. Powiem tak, chłopca w wieku dorastania, młodego mężczyzny, który zostaje zebrany ze swojego rodzinnego domu, żeby nauczyć się oprawiania książek. Niestety z przyczyn pewnych okoliczności musi zmienić miejsce swojego zamieszkania i cała historia po prostu tam się rozgrywa. Nie będę wam mówiła dokładnie, o co chodzi. Moim zdaniem najlepsza jest druga i trzecia część. Pierwsza jest trochę gorsza, ale naprawdę jest bardzo mocna, zaskakująca i na pewno pięknie napisana. Tego nie mogę zarzucić. Dla mnie 4,5 na 5. I ulubieniec tego roku. Kolejna książka, właśnie mi książki spadły, Turnera i Gray, którą zaczęłam chyba ten rok, z tego co wiem. I jak wiecie, ona dostała do mnie 5 wtedy gwiazdek i nadal uważam, że to jest 5 gwiazdek. To jest literatura, taki romans obyczajowy, jeżeli mogę tak powiedzieć, który porusza dużo więcej rzeczy, porusza pogodzenie sobie ze stratą, pogodzenie sobie z własnymi konsekwencjami swoich czynów, przemianę wewnętrzną, piękna historia. Nie chcę wam za dużo o tym mówić, po prostu powiem, że opowiada o historii Eleanor i Greya, tak jak sama nazwa wskazuje. Eleanor i Grey byli ze sobą bardzo blisko, jak byli młodsi. Później niestety Eleanor musiała wyjechać z rodzinnego miasta i spotykają się oni po wielu latach. 5 na 5, jak wspomniałam, coś cudownego. Kolejne książki, powiem o nich razem. Wiedźmin, przeczytałam 2 tomy, chociaż chciałam przeczytać więcej, niestety nie udało mi się. I to jest ostatnie życzenie mieć przeznaczenia dla mnie 5 na 5. Chyba tej dam 4,5 na 5, a tej 5 na 5. Cudowny, ala staropolski styl pana Sapkowskiego. Cudowni bohaterowie. Jest to książka, która na pewno nie jest dla młodszych, ponieważ mamy tutaj no po prostu fantastykę. No nie ukrywajmy, że to jest po prostu fantastyka z krwi i kości, w której mamy seks, przemoc, wulgaryzmy, ale mamy też dużo śmiechu, mamy dość ciężką czasami do pojęcia magię, ale to wszystko jest do ogarnięcia. Polecam, moim zdaniem każdy Polak powinien to przeczytać i moim zdaniem taki Wiedźmin powinien być lekturą szkolną jak najbardziej. Kolejna książka, Kobieta ze szkła, Caroline Lee. Cudowna powieść, bardzo tajemnicza, bardzo, powiem wam szczerze, zastanawiałam się długo, czy dać, była sobie rzeka, czy właśnie Kobietę ze szkła, postanowiłam
Właśnie, postawić na kobietę ze szkła, ponieważ jest tu pewna część, która mnie niepokoiła bardzo mocno. Czytając tę książkę czułam niepokój i właśnie tą tajemniczość, które mnie totalnie urzekły. Sama książka opowiada o historii Rosy, która, żeby po prostu pomóc własnej rodzinie przed śmiercią z głodu i z zimna, postanawia wyjść za mąż, za mężczyznę, który jest bogaty. Mamy tutaj rok 1686 i ona się przeprowadza do miejscowości, która jest po prostu troszkę dalej od jej rodzinnego miasta i tam się odbywają bardzo dziwne rzeczy. Ona tutaj wymaga się od niej bardzo dużo obowiązków i wymaga jej się bycia po prostu kobietą, która będzie prowadziła dom i która nie zadaje pytań. Natomiast sama Rose nie jest do końca taką osobą. I mamy tutaj dużo tajemnic, dużo podtekstów i końcówkę całkowicie zwalniających z nóg. Tu naprawdę ta książka stoi może nie całkowicie do końca akcją, ponieważ jest tu moment dość sporego przestoju, ale mamy dzięki temu zamiast akcji wielką tajemniczość, niesamowitą atmosferę. Pani Caroline naprawdę cudownie pisze i czekam z niecierpliwością na kolejne jej książki. 5/5 i must have do przeczytania najlepiej w styczniu, lutym, ponieważ to są takie klimaty. Kolejna pozycja musiała tutaj być, to jest ostatnia godzina autorstwa Ani i Marty, mój patronat, książka, na którą ja bardzo długo czekałam, żeby ukazała się w papierze, którą po prostu kocham, przy której mam cudowną dedykację. Książka, która jest moim zdaniem bardzo dobrym debiutem. Tutaj Marta i Ania napisały ją naprawdę parę lat temu i naprawdę dużo po prostu widać tutaj ich talentu. Mamy tutaj bardzo dużo podtekstów, bardzo fajnie rozwiązaną całą sytuację w tej książce, bardzo ciekawy temat. Opowiada ona o po prostu momencie na świecie, gdy jest koniec świata. Ta książka miała premierę w marcu, więc bardzo dobrze dziewczyny się wbiły. I jest tutaj Alex i Mercy, którzy muszą i mogą w jakiś sposób coś zrobić, żeby może nie do końca wszystko podupadło, tak jak nam się wydaje. Nie będę wam mówiła dokładnie, o co tutaj chodzi. Powiem tylko, że kiedyś myślałam, że Alex to mój po prostu love tej książki, ale to się zmieniło za sprawą Noxa i rozdziału, który moim zdaniem jest jednym z najlepszych rozdziałów, jeżeli chodzi o bohaterów, jaki może być napisany. Naprawdę jest cudowny, bardzo też lubię Mercy i mamy tutaj moje auto w tej książce, więc jeżeli ktoś wie, o co chodzi, to dajcie znać, ponieważ jest tutaj moje auto i to jest coś cudownego. Kolejna książka, tutaj łapię tak nieświadomie, to Chłopiec ostatniej ławki, którą przeczytałam dzięki Sylwii z kanału My Books, My Life. Pozdrawiam. Przepraszam, że ja tak się gubię, ale staram się dość szybko mówić, ponieważ widzę, ile ten filmik już trwa i to jest masakra. I ta książka opowiada, jest napisana z perspektywy dziecka, która opowiada o tym, że w jej klasie, ponieważ to jest dziewczynka, jedna ławka zawsze była pusta, aż pewnego dnia usiadł w niej Achmed. Jest to dziecko, które jest uchodźcą i jak pewnie się domyślacie, mamy tutaj problemy językowe, mamy problemy z przystosowaniem się do otoczenia, mamy tutaj dziecko, które nie do końca rozumie to wszystko i mamy jeszcze w tle politykę, która może tak naprawdę mieć duży wpływ na zachowanie dzieci i na którą mogą dzieci również w jakiś sposób oddziaływać. Coś niesamowitego, płakałam przy niej strasznie niesamowicie. Książka moim zdaniem bardziej dla dorosłych niż dzieci, chociaż też jest ważna i bardzo dużo uświadomi młodszemu odbiorcy, ale moim zdaniem jest tyle nienawiści w naszym świecie, że dorośli tym bardziej powinni ją przeczytać. Po prostu 5/5 i must have do przeczytania. Kolejna pozycja jest chyba właśnie ostatnią książką, której dałam 5, znaczy 4,5/5. I to jest Język cierni, Libar Dugo. To są opowieści, baśnie właśnie świata Griszów. Powiem wam, że niesamowite, pełne podtekstów i to tak wielki, że mi czasami aż szczena upadła do podłogi. Mamy tutaj nawiązanie do aktualnych baśni, które my znamy, na przykład baśni bracia Grimm albo Andersena. Mamy nawiązania do po prostu całej trylogii Grisza. Mamy tutaj wielkie i bardzo dobre przesłania pod koniec każdej tej baśni. Co najfajniejsze jest to, że właśnie to jest taka typowa baśń, zaczyna się jak baśń, kończy się jak baśń. Coś świetnego, bardzo fajnie i szybko się to czyta. Polecam, warte uwagi i warte uwagi nawet jeżeli nie czytaliście jeszcze trylogii Grisza ani Królestwa Kanciarzy i Sióstki Wron. Powinna powiedzieć Sióstki Wron, Królestwa Kanciarzy, ale wiecie, o co mi chodzi. Kolejna książka spowodowała to, że w moim domu zabrakło chusteczek i chodzi mi o Gdyby ocean nosił twoje imię, czyli Everlast Expanse of Sea, którą wypromowała między
innymi w Polsce, Karolina Kombu, którą bardzo pozdrawiam. Niesamowita pozycja, właśnie pierwszy raz o niej słyszałam, gdy Karolina oraz Ola, książkowy freak, mówiły o niej, od razu chciałam ją przeczytać. Na szczęście w tamtym roku wydawnictwo Winidia ją wydało. Ja ją przeczytałam tylko w tym roku i bardzo żałuję, że to był ten rok, a nie tamten. I powiem wam, że to jest coś cudownego. Książka, którą powinien przeczytać każdy, opowiada o Shilin, która jest pochodzenia po prostu... On chyba z Libii pochodzi, z tego co wiem. Nie jestem pewna na 100%. I ta akcja rozgrywa się tak naprawdę paręnaście miesięcy po wydarzeniach z 11 września, czyli ataku na World Trade Center. I możecie sobie tutaj wyobrazić, jak jest dziewczyna, która nosi hijab, traktowana przez rówieśników oraz nie tylko to, coś po prostu przerażającego, zwłaszcza, że tu jest bardzo dużo takich materiałów autobiograficznych samej autorki Tahereh Mafi, która pokazuje nam, w jaki sposób takie dzieci i w ogóle takie osoby są traktowane przez ludzi z innych krajów, które są uprzedzone do takich kultur. No coś po prostu strasznego i coś niesamowitego. Naprawdę jest warta uwagi i ja jej daję 5 na 5, 10 na 5. To jest jedna z najlepszych książek tego roku, którą przeczytałam. I teraz pora na książkę, która moim zdaniem chyba wygrała to zestawienie. To nie jest jeszcze koniec, ale muszę tutaj powiedzieć o Drodze Cormaca McCarthy'ego. Ja jej nie mogę znaleźć na mojej półce. Nie wiem, gdzie ona jest, słuchajcie. To jest straszne, ale ta książka wywarła we mnie tak niesamowite uczucia, jakie po prostu wywierają na mnie bardzo nieliczne pozycje. Jest to książka, która opowiada o tak jakby czasach apokaliptycznych, może nie apokaliptycznych. To jest taka dystopia, która opowiada nam o świecie, w którym już rośliny nie wydają plonów, w których po prostu nie ma już jedzenia, wody, w którym wszystko jest zniszczone, a ludzi pozostało naprawdę niewiele. I jest to historia opowiadająca o mężczyźnie i chłopcu, których imion nie poznajemy od początku do końca, którzy podążają, szukając lepszego miejsca do życia, ponieważ wiedzą, że przed zimą nie przetrwają w aktualnym swoim miejscu zamieszkania, którzy muszą znajdować, plądrować w jakimś stopniu stare, opuszczone budynki, żeby znaleźć pożywienie, żeby przetrwać, ponieważ sami już nie są w stanie zrobić cokolwiek do jedzenia, którzy muszą walczyć, ukrywać się przed ludźmi, którzy teoretycznie pochodzą z tej samej rasy, a jednocześnie teraz są ich największymi wrogami. Przerażająca, bardzo dwuznaczna, nie dla każdego. Naprawdę to nie jest książka dla osób o słabszych nerwach, nie jest to po prostu książka lekka, przyjemna. Jest to książka, która pozostanie bardzo długo w umyśle. U mnie jeszcze do tej pory czasami mam takie przebłyski z tej książki, które są bardzo krótkie, ale bardzo mocne i po prostu... Naprawdę dla mnie to jest ogromna rzecz i bardzo ważna książka. Chcę przeczytać wszystkie książki pana McCarthy'ego. Trudne są bardzo do zdobycia, jeżeli chodzi o aktualny rynek książkowy, ale mam nadzieję, że mi się to uda. Kolejne pozycje to są dwie książki polskiej autorki, które są całkowicie przeciwieństwem właśnie drogi. Ponieważ jest to Suproza i Ad Astra pani Ani Jurewicz, czyli polskiej właśnie młodej pisarki, która opowiada nam o historii Róży, która zaczyna swoją edukację na Uniwersytecie Magii na Łysej Górze. Czy wy to rozumiecie? Łysa Góra, Uniwersytet Magiczny. Jest to w ogóle dziewczyna, która jest o rok ode mnie, że tak powiem, starsza, napisała coś takiego super. Niesamowita historia, która jest bardzo dwuznaczna, która łączy w sobie bardzo wiele aspektów. Fajne jest to, że sama główna bohaterka nie jest piękną, chudą, cudowną, najmłodszą osobą, jest bardzo niezdarna. Na pewno znajdzie każdy z was, z niej dużo swoich cech. Jeżeli mogę tak powiedzieć, no książki są świetne. One mają podtekst, bardzo duży podtekst komediowy, a jednocześnie później robi się troszkę poważniej i to wszystko jest naprawdę bardzo dobrze przemyślane. Pani Ania Jurewicz moim zdaniem jest genialna, jeżeli chodzi o nagłe odkrywanie kart, jeżeli mogę tak powiedzieć, i dawanie nam wielu wskazówek, jednocześnie całkowicie te wskazówki tak jakby przechodzą nam obok naszej głowy, a później nagle wyskakuje nam wielkie boom, wiecie, grzyb na niebie i nagle okazuje się, że te wskazówki są kluczem do rozwiązania zagadki. Ja więcej wam nie powiem, bo będę za dużo zdradzała, ale te książki są naprawdę warte uwagi. Następna książka znajduje się właśnie w tym zestawieniu przez to, że jest napisana w bardzo, moim zdaniem, taki ciepły, klimatyczny, osobisty
po prostu sposób. Trudno mi to w jakiś sposób określić, ale Euphoria King to po prostu jest 5 na 5. Książkę tę poleciła mi Ania Bestsellerka, bardzo ją też lubi Olga z Wielkiego Buka. Jest po prostu niezwykła. Opowiada historię o trójce antropologów, którzy tak jakby badają plemiona, dzikie plemiona, które znajdują się koło Australii. To jest chyba Nowa Gwinea, bo dobrze mówię, tak, Nowa Gwinea. I mamy tutaj dwójkę z nich, którzy są małżeństwem i jednego samotnika. Losy ich się ze sobą splatają, ponieważ oni na początku nie badają razem żadnego plemienia, później ich historia się załączy. Niesamowita sprawa dotycząca w ogóle rozmyśleń na temat ludzkiego życia społecznego, ludzkiej kultury, ludzkiego oddziaływania różnych. Po prostu chodzi mi o to, że oni przez to, że mam tutaj typowe omawianie kultur różnych plemion, to mamy takie rozmyślenia nad sensem życia, ale takim typowo pierwotnym, jak to wszystko mogłoby wyglądać. Na dodatek mamy tutaj historię właśnie trójki głównych bohaterów, która też jest bardzo mocna, która też nas mocno uderza. Coś wspaniałego, bardzo krótkiego, ale polecam. To również nie jest książka dla najmłodszych, chciałam tylko to powiedzieć, ale warta uwagi. Wiem, że teraz jest dość ciężko dostępna, ale popatrzcie w tanich księgarniach, ponieważ tam jest bardzo często. Książka z literatury fantastyki młodzieżowej, która naprawdę mnie zdziwiła. Córka Królowej Oceanu. Jak wiecie, ja nad Córką Królowej Piratu miałam patronat. Druga część, ponieważ jest to druga część, moim zdaniem jest jeszcze lepsza od pierwszej, ponieważ w tej części Alosa, czyli piratka, która wyswobodziła się z więzienia u swojego wroga, właśnie jest na wolności i dostaje nowe zadanie od swojego ojca, który jest królem piratów, i jednocześnie dowiaduje się pewnej rzeczy, które każą jej się zastanowić nad własnym pochodzeniem, nad swoją własną motywacją i tak jakby swoim własnym honorem oraz planem, jakby to powiedzieć, życia na życie. Bardzo fajna. Oczywiście mamy tutaj dużo śmiesznych sytuacji również, ale dużo też przemyśleń, które w jakimś stopniu coś nam udowadniają, i również dam jej 5 na 5, ponieważ moim zdaniem jest również dla każdego. I teraz została ostatnia książka i jest to moje wyróżnienie. Mam nadzieję, że nic tutaj mi się zaraz nie rozwali. I to jest Catwoman od Sarah J. Maas. Po przeczytaniu jej książek uważam, że ta jako stand-alone, jako książka, która nie będzie prawdopodobnie kontynuowana, i mam taką nadzieję, jest jedną z lepszych jej książek, ponieważ po pierwsze, cała ta historia jest bardzo dobrze zbudowana, ma bardzo dobre fundamenty, bardzo dobre motywacje, bardzo dobre zakończenie. Sama Selina jako bohaterka czasami, wiadomo, jest tutaj, no widoczne, że mamy tutaj nawiązanie ze Szklanego i z Dworów, ale moim zdaniem ma naprawdę dobrą motywację i czasami nas wzrusza. Cała ta historia jest bardzo dobrze prowadzona. Jest mało znanych nam z innych serii tej autorki takich wręcz cringe'owych momentów. Mogłam powiedzieć, że może są dwa tutaj takie momenty, a wszystkie inne na pewno nas ciekawią. Dlatego to jest moje wyróżnienie, chyba je dałam 4 na 5 gwiazdek i moim zdaniem jest warto uwagi, jeżeli chcecie się zapoznać z tą twórczością Sarah J. Maas. Jestem załamana, ponieważ zapomniałam o jednej z najważniejszych książek tego roku, którą uwielbiam. Jak widzę, kolorystyka w tym filmie mega się już poprawiła, więc mam nadzieję, że tamten materiał też jest ok i wy widzicie ten film. Ale muszę tutaj właśnie dograć wam coś na temat Ballady Ptaków i Węży, bo to jest po prostu perełka tego roku, której zapomniałam. Totalne 100 na 5, czy tam 10, obojętne. To jest po prostu coś, czym Suzanne Collins mnie zaskoczyła. Jak wiecie, ja za Igrzyskami Śmierci nie do końca przepada, ale Ballada Ptaków i Węży to jest w ogóle całkiem inna liga, jeżeli chodzi o sam styl, o samo pióro, o sam w ogóle to materiał i treść tej książki. Mamy tutaj historię Snowa, którego znamy jako najważniejszą postać w Panem, czyli właśnie jako po prostu prezydenta Panem. Tutaj go poznajemy jako młodego mężczyznę, który pochodzi z bardzo biednej rodziny, która jest bardzo szanowana, która jest, można powiedzieć, szlachecka, ale niestety, która upada i która niestety nie radzi sobie tak dobrze jak kiedyś ze sprawą właśnie pewnych zbiegów okoliczności, i tutaj dostaje niesamowitą szansę na pokazanie się właśnie dzięki temu, że zostanie mentorem jednego z trybutów,
którzy wezmą udział w 10 Igrzyskach Śmierci. I musicie wiedzieć, że Igrzyska właśnie w tamtych czasach są całkiem inne niż te, które my znamy z Igrzysk Śmierci, ponieważ tam one nie są tak popularne, mało osób je ogląda i to wszystko nie wygląda tak jak właśnie w Igrzyskach. I nawet tu nie chodzi o samą treść, o samo wszystko jak to wyglądało, chodzi o to, jak ta postać jest zbudowana, jej fundamenty, jej motywacje, jej przemiany na tle w ogóle całej książki, to jak inni ludzie na nią wpływali na Snowa i co on z tego ciągnął, po prostu w co wierzył, a w co nie, jego złe i dobre decyzje. Ta postać jest tak genialna, jest tak różnokierunkowa, ponieważ jest to młody mężczyzna, który nie do końca jeszcze wie, w którą stronę powinien iść. Sam nie wie, jakie powinien mieć zdanie i wie, że coś może jest złe, ale nie wie, czy powinien się zachować tak, jak uważa, że powinien się zachować. Coś niesamowitego, pełna sprzeczności moralnej, duchowej, w ogóle filozoficznej, takiej, wiecie, po prostu Susan Collins buduje postać, która jest stworzona od własnej duszy. I to jest niesamowite, musicie to przeczytać, coś genialnego. I ja już oddaję głos tamtej Uli, która dalej będzie nagrywała ten film. Pozdrawiam Was. I to było na tyle, jeżeli chodzi o topkę moich książek w 2020 roku. Mam nadzieję, że czymś Wam tutaj może zaskoczyłam, czymś Was tutaj może zaciekawiłam, po prostu zszokowałam i może się którąś książką zainteresujecie. I jestem ciekawa, czy zgadzacie się z moimi decyzjami, jeżeli chodzi o przeczytane książki. Oczywiście nie przeczytałam wszystkich premier. Mam nadzieję, że przyszły rok również będzie tak samo dobry jak ten, bo naprawdę tu jest dużo dobrych książek, dużo bardzo dobrych książek. W tamtym roku tak nie było. Ten 2020 rok na pewno jest lepszy, jeżeli chodzi o te dobre książki, które zapamiętam na dłuższy okres, albo może nawet do końca życia. Dzielcie się swoimi najlepszymi książkami z tego roku, znaczy 2020, bo ja nie wiem, kiedy ten filmik się ukaże. Życzę Wam miłego tygodnia, miłego dnia, miłego weekendu. Trzymajcie się, buziaczki, pa, pa.